Akt erekcyjny. Budowy pomnika pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, twórcy państwa polskiego po 123-letniej niewoli, zwycięskiego wodza odpierającego obcy najazd, zagrażający całej Europie i jej cywilizacji, honorowego obywatela miasta Gdynia. W dniu 24 kwietnia 2013 roku, w czasie gdy prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej jest Bronisław Komorowski, marszałkiem Sejmu Ewa Bożena Kopacz, premierem rządu Donald Tusk, prezesem Związku Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, marszałek Związku Marian Edmund Ząbek, prezydentem miasta Gdynia Wojciech Szczurek, przewodniczącym Rady Miasta Gdynia Stanisław Szwabski, dowódcą Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej admirał floty Tomasz Matea, rektorem komendantem Akademii Marynarki Wojennej admirał floty kontradmirał Czesław Dyrcz, rektorem Akademii Morskiej w Gdyni, profesor Jerzy Jędrzejowicz. My, niżej podpisani, dokonaliśmy wmurowania niniejszego aktu erekcyjnego pod budowę pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni. Zapraszam Państwa do podpisania aktu. Jesteśmy świadkami bardzo podniosłego momentu. Oto na naszych oczach i za przyczyną naszych działań materializuje się w Gdyni pomnik Józefa Piłsudskiego. Niewątpliwie jednej z najbardziej wybitnych postaci w historii Polski. Jednej z najbardziej wybitnych postaci historii XX wieku. Osoby, bez której trudno wyobrazić sobie odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. My w Gdyni jesteśmy szczególnie przywiązani do osoby marszałka. Jesteśmy przywiązani dlatego, że Gdynia wciąż czuje się dzieckiem dwudziestolecia, dzieckiem II Rzeczpospolitej. Mamy pełną świadomość, że nasze miasto nie powstałoby, gdyby nie osoba, działalność Józefa Piłsudskiego. Życia los, 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 los. O ile Bóg, ile cierpienia, o ile chwil strzelanych łez, pomimo to nie ma wątpienia, dodawał sił ten trudki kres. My pierwsza
Powiedział, że marzenia się ziszczają. Właśnie dzisiaj jedno z marzeń piłsudczyków gdyńskich ziściło się. Jest to zaczątek powstania, wzniesienia pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego Gdyni. Czy tym zaczątkiem jest wmurowanie kamienia węgielnego. W dniu dzisiejszym, czyli 24 kwietnia, notabene w rocznicę czwartą powołania do życia Związku Piłsudczyków w Gdyni, ziściło się właśnie to marzenie. W dzisiejszym, czyli 24 kwietnia, jest wmurowany kamień węgielny. Natomiast już w niedługim czasie, bo 10 listopada w Wigilię odzyskania 95. rocznicy niepodległości, będzie odsłonięcie pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni. Krzyczeli, że